Siemka, z tej strony MeekFighter i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na oko sobie dzisiaj weźmiemy Five Nights at Freddy's Security Breach, ale przed startem proszę was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli materiał się spodobał, ponieważ 1K już niedługo. Dlatego zaczynajmy. Jak pewnie wiecie, podczas PS5 Showcase we wrześniu, podczas prezentacji gier został pokazany Five Nights at Freddy's Security Breach. Podczas prezentacji nowego FNAF-a mieliśmy dostęp do kilku ciekawych informacji o tym, co może nadejść, m.in. głos należący najprawdopodobniej do Veni, który przemawiał do naszego Gregorego postaci z książek. Gregory w całym zwiastunie wydaje się być ogólnie takim przerażonym, ale w sumie mu się nie dziwię, bo pewnie jak zauważyliście, ucieka on tam przed obłąkanym królikiem. Dobra, ale już pierwsza minuta filmu, a ty nic ważnego nie powiedziałeś. Cóż, w tym filmie przedstawię wam potencjalne punkty takie fabularne i mniej więcej wskazówki na to, jak może wyglądać mechanika w naszym Security Breach, czyli tak trochę o fabule, trochę o mechanice. Myślę, że będzie ciekawie, także lecimy. Zacznijmy może sobie od fabuły. Jedną z ostatnich wiadomości, którą usłyszeliśmy w zwiastunie, to złowieszcza wiadomość od prawdopodobnie Glamrock Freddy'ego, przynajmniej tak to brzmiało. Mówi on: Gregory, be still. I think she's found us. Powiecie, okej, zwykła wiadomość, co w tym dziwnego, ale jest to bardzo, ale to bardzo ważna wiadomość, ponieważ sugeruje ona nam, że po raz pierwszy w historii całego FNAF-a komuś pomagała animatronik. Tak, animatronik pomaga przetrwać człowiekowi. Może to oznaczać, że nasz Gregory będzie miał wsparcie od Glamrocków. Jednak jeśli jest to prawdą, to dlaczego inne animatroniki, które się tam znajdują, również obawiają się Veni? Czy ma to w ogóle jakiś sens? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, jeżeli nie, to też. Jeżeli chodzi o królika, tego obłędnego, przebiegłego królika, to najprawdopodobniej będzie to największe zagrożenie w całej części tej gry. Po tym oczywiście, co zrobił jej glitch trop w Help Wanted. Nie trudno uwierzyć, że po tych wszystkich wydarzeniach w tej grze jest ona po prostu bardziej złowieszcza. Na teaserze mieliśmy okazję spotkać inne glamrockowe postacie, m.in. Glamrock Chickę, która pojawiła się w takiej szybkiej formie, a właściwie na takim panelu graficznym. Ale taka wskazówka może nam sugerować, że owa postać również będzie występować w naszym najnowszym FNAF-ie i być może jej historia będzie dalej rozważana. Do tego w tym wszystkim mamy jeszcze środowisko całej gry. Było to przedstawione w formie takiej jakby labiryntu z podniesionymi platformami, rampami, ogólnie coś w tym stylu. Bez problemu możemy stwierdzić, że to wszystko wygląda naprawdę fajnie, ładnie, kolorowo. Ale jestem na bank przekonany, że wydarzy się tam coś bardzo, ale to bardzo przerażającego. No i rozpocznie się nasza przerażająca przygoda. Szczególnie wtedy, gdy te światła neonów po prostu zostaną zgaszone. Jak już przed chwilą usłyszeliście, do naszej gry powracają postacie ze starych gier w wersji glamrockowej, czyli Glamrock Freddy i Glamrock Chica. Jednak pojawiają się tam także zupełnie nowe postacie, takie jak Montgomery Gatton i Roxanne the Wolf, w której Hertie ma crusha. Ale na dodatek, na teaserze do Security Breach pojawił się na przykład Moonjester, czyli całkiem nowa postać w fabule. Jak oglądaliście dokładnie teaser, czytaliście komentarze, to dowiedzieliście się o postaci z króliczymi uszami w jednej scenie. Jednak jeżeli to nie jest Vanessa, to czy możliwe jest to, że to jest Glitch Trap? Przypomnijmy o tym, że w Help Wanted Glitch Trap został uwolniony. Resztę odpowiedzcie sobie sami. Spójrzmy jeszcze raz na pierwszą scenę z teasera. Widzimy tam coś na wzór magazynu, w którym mogą być produkowane animatroniki. Czyż to nie brzmi kozacko? Na przykład tak było w reboocie Child's Play z 2019 roku, w którym był masowy terror w sklepie. Tutaj możecie zobaczyć teraz fragment tego, jak to tam wyglądało, bo serio, to tam była masakra i możliwe, że coś podobnego możemy zobaczyć w FNAF-ie najnowszym. Uwaga, jako iż ten materiał jest tworzony przez 2 tygodnie, to na światło dzienne wyszło więcej informacji na temat Security Breach. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Przedwczoraj, czyli 10 listopada, na światło dzienne, na oficjalnym Twitterze Funko, zobaczyliśmy nowe akcesoria z FNAF-em, które zrozumieją nam troszeczkę na temat gry.
Na pierwszym obrazku widać glamrock Freddy'ego i Grzesia, pozdro dla kumatych, chowającego się do jego brzucha. Zada nam to informację na temat tego, że może to być nowa mechanika chowania się w najnowszej części FNAF-a. Jeszcze tutaj jest taka ciekawostka, że Grześ na policzku ma plaster, co może znaczyć, że Wani go lekko drasnęła. Na drugim obrazku natomiast mamy Wani i Vanessę. Czy to oznacza, że Night Guard działa tylko pod przykrywką, żeby Fazbear Entertainment jej zaufało? Jest to dosyć prawdopodobne, ale w takim razie co z kultem Aftona? Cóż, przed publikacją tych informacji Vastom Lektor nagrał na ten temat film, więc zapraszam do niego, link będzie w opisie. Cóż, to chyba na tyle. Teraz wam powiem, czy to na pewno finalny film z teoriami FNAF-a Security Breach. Na razie nie wiadomo, kiedy jest premiera. Możliwe, że nawet Steel Wool przeciągnie premierę do 2021 roku. Ale mamy 12 listopada, czyli premierę nowych generacji konsol, co może nam podpowiadać, że już od dzisiaj zaczynamy odliczanie do nowej części FNAF-a. Czyli możliwe, że w przeciągu tego miesiąca, następnego lub do stycznia 2021 roku dostaniemy nową część FNAF-a. Nie wiem, co sądzicie o tej teorii, możecie pisać w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to naprawdę pomaga w zasięgach, a YouTube ostatnio ucina zasięgi. No jak zostawicie subskrypcję, to dołożysz cegiełkę do dążenia do 1000 subskrypcji, na której będzie specjal. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, nara i cześć. A i na koniec trzymajcie cały trailer z tłumaczeniem FNAF-a Security Breach. Elo. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. Gregory, be still. I think she's found us.